Dzień dobry, trenerze. Dzisiaj ciałem i duchem, chociaż często tutaj mamy wirtualnych gości, to dzisiaj jak najbardziej jest z nami trener Nawrocki. 24 nazwiska, kiedy poznamy finalną czternastkę? No myślę, że przed samym turniejem. Ta formuła zgłaszania zawodniczek polega na tym i chyba na wniosek wszystkich trenerów, że jednak do ostatniej chwili możemy wybierać tą czternastkę. No to w takim razie zobaczmy najpierw szeroką kadrę nominowanych przez trenera Nawrockiego na styczniowy turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich. Oto nasze rozgrywające: Alicja Grabka, Marlena Kowalewska, Julia Nowicka, Zofia Szczotkiewicz i Joanna Wołosz, a więc Julka, Marlena to te dwie, które gdzieś uzupełniały się, grały i w Lidze Narodów, i w Mistrzostwach Europy. Jedna z nich za plecami Joanny Wołosz, pierwszej naszej rozgrywającej, plus dwie młodsze dziewczyny. Tak możemy czytać na razie tą listę pięciu zawodniczek, które będą walczyły o dwa miejsca? Dokładnie tak. Asia Wołosz prowadziła naszą grę w Mistrzostwach Europy. No myślę, że Marlena i Julka też tutaj zasługują na uwagę, też na ciepłe słowo, bo przez praktycznie całą Ligę Narodów i w zeszłym sezonie, i w tym sezonie Marlena prowadziła grę z pomocą Julki. Jest Ala Grabka, która myślę, że bardzo dobrze pokazuje się w naszej lidze, bardzo dobrze wkomponowała się w zespół Legionowi. I Zosia Szczotkiewicz to jest, myślę, zawodniczka młodego pokolenia, reprezentantka Polski, juniorek jeszcze w zeszłym sezonie w tej ekipie, która grała w Mistrzostwach Świata. I to też chyba najmłodsza na naszej liście powołanych przez trenera, 24-osobowej, bo rocznik 2001. I tak się składa, że cała ta lista powołanych to dziewczyny mniej więcej od 18 do 25 roku życia, plus kilka trochę starszych, tak jak wśród rozgrywających Joanna Wołosz. Wśród przyjmujących tą najbardziej doświadczoną niejako jest Natalia Mędrzyk, ona rocznik 1992, a listę uzupełniają Oliwia Bałuk, Monika Fedusio, Zuzanna Górecka, Julia Twardowska, Aleksandra Wójcik i Magdalena Stysiak, najbardziej ofensywna, ta, która też może teoretycznie występować na pozycji atakującej. Tu trzon, jeżeli chodzi o przyjęcie, jest utrzymany z zeszłego sezonu. Mamy Magdę Stysiak, która no de facto w tej chwili w Italii gra na pozycji atakującej, ale jakby nie rezygnuje z tego pomysłu zwiększenia ofensywy naszej gry. Jest Natalia Mędrzyk. Tą dwójką graliśmy większość najważniejszych spotkań w reprezentacji w minionym sezonie. Jest Ola Wójcik, która no myślę, że też dobrze pokazuje się w lidze. W zeszłym roku doszła do nas na ostatnie zawody. Tutaj stwierdziłem, że damy szansę Oli wcześniej, bo po prostu na to zasługuje. No i cóż, Oliwia Bałuk to zawodniczka, która jest traktowana stricte defensywnie. Bardzo dobre przyjęcie, możliwość grania na dwie przyjmujące. Monika Fedusio, no Monika w tym sezonie myślę, że pokazuje się z jak najlepszej strony. Wszyscy widzimy transmisję, oglądamy mecze. Jest to zawodniczka młodego pokolenia, z którą wiąże bardzo duże nadzieje. Jest Zuza Górecka, na którą postawimy, i Julka Twardowska, która też wcześniej była w reprezentacji, ale z powodu kontuzji w zeszłym sezonie być nie mogła. Tu mamy do czynienia z zestawem dziewczyn, które z jednej strony traktowane są do gry jakby jako zawodniczki podstawowe, ale mamy też do czynienia z zawodniczkami, które będziemy traktować po prostu zadaniowo. Długo się zastanawiałem, bardzo dobrze też wygląda w lidze Natalia Murek. Myślę, że przed nią też jeszcze droga do reprezentacji. Bo z tych dziewczyn, które trener powoływał, nie ma Natalii, nie ma Martyny Greiber, która grała też na Mistrzostwach Europy i w Lidze Narodów. To te dwa nazwiska, które gdzieś pierwsze przychodzą do głowy. Ja starałem się kierować wyborem przy różnych pozycjach jednak synergią, gdzieś zestawieniem jednej zawodniczki z drugą i trochę mentalnym, i technicznym, i taktycznym,
i takiego wyboru dokonaliśmy. Spójrzmy w takim razie na listę atakujących naszej reprezentacji. Nie ma Katarzyny Zaroślińskiej, która była rezerwową na Mistrzostwach Europy. Są Martyna Łukasik, która także była w kadrze jako ta druga, trzecia, Aleksandra Rasińska i oczywiście liderka na tej pozycji Malwina Smażek-Godek. Tak, tutaj muszę powiedzieć od razu przy tych pozycjach atakujących, przyjmujących, że no mamy taką sytuację w siatkówce żeńskiej, że my korzystamy w grze na przyjęciu z zawodniczek, które grają w ataku. I tu mamy Aleksandrę Rasińską, która również była przyjmującą i gra w ataku. Mamy Martynę Łukasik, którą też gdzieś tam przygotowujemy w przyszłości, być może do roli przyjmującej, i Malwinę Smażek. Tutaj brak innych zawodniczek, myślę, spowodowany jest tym, że tą alternatywą dla Malwiny Smażek, no w razie czego, w razie różnych historii, będzie jednak Magda Stysiak. Nazwijmy to kłopotów meczowych. Tak, czy meczowych, czy w razie odpukać. Nie, o tym nie mówimy. Nie mówimy. I jest Martyna Łukasik, którą dalej ja będę przynajmniej w tej kadrze traktował dwutorowo. Wiem, że w klubie również ćwiczy bardzo dużo na przyjęciu i jest to, tak jak mówię, jedna z najbardziej utalentowanych dziewczyn i jak najbardziej jej obecność jest uzasadniona. Ola Rasińska to dziewczyna, która się w lidze bardzo dobrze w tej chwili też pokazuje i uważam, że była godna zauważenia. Czas na środkowe i tutaj ta lista nie ma chyba żadnych zaskoczeń. Oto Klaudia Lagierska, Zuzanna Efimienko-Młotkowska i Agnieszka Konkolewska to ten trzon trenera reprezentacji. Zuza najbardziej doświadczona, najstarsza z dziewczyn, Agnieszka kapitan reprezentacji i do tego dochodzą Weronika Acentka, Małgorzata Jasek i Anna Stencel. Tu chyba zatrzymam się najbardziej przy Weronice Cence i Ani Stencel. To są zawodniczki, których obecność tłumaczy szukanie ofensywy, szukanie jeszcze większej mobilności, szybkości w graniu. Myślę, że przyszłość przed nimi to są też młode dziewczyny. To jest gdzieś możliwość szukania gry jedną nogą, fastem, po prostu pod system grania. I wreszcie ostatnia pozycja, libero naszej reprezentacji. Nie ma Pauliny Maj, tej najstarszej, najbardziej doświadczonej, która była także w kadrze na Mistrzostwach Europy i grała wymiennie z Marysią Stencel, a ona jest właśnie tutaj jako chyba podstawa trenera reprezentacji. Do niej Monika Jagła i Anna Korabiec. Graliśmy do tej pory na dwie libero. Maria Stenzel na przyjęciu i w obronie gra Paulina. Tutaj chciałbym dać szansę Monice Jagle, którą traktujemy też jako zawodniczkę no chyba bardzo wyróżniającej się w naszej lidze, jeżeli chodzi o obronę. I obecność Ani Korabiec to jest takie wypośrodkowanie gry w obronie i w przyjęciu.